znajduje się równoramienny krzyż koloru białego, pośrodku którego umieszczone jest godło państwowe. Widnieje również napis w służbie ojczyzny. Na stronie odwrotnej, w środku płata, znajduje się wizerunek świętego Floriana, otoczony napisem Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. W dolnych rogach płata sztandaru umieszczone są daty 1992, czyli data powołania komendy, oraz 2017, czyli data nadania sztandaru. Na tej stronie płata znajdują się również herb miasta Sosnowca oraz logo Państwowej Straży Pożarnej. Obecność sztandaru na uroczystościach państwowych, patriotyczno-religijnych oraz strażackich nadaje im wysoką rangę, wprowadza oficjalną i dostojną atmosferę. Pododdziały ważność na ramię broń, do nogi broń, pododdziały spoż. Proszę Państwa, dobiegła końca pierwsza część uroczystego apelu związana z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Przed nami druga część uroczystego.